trał w rzeży Korei Południowej. Mężczyźni najprawdopodobniej udusili się dymem po wrzuceniu do jednego z pomieszczeń kutra przez południowo-koreańską straż przybrzeżną granatu błyskowego. Rybacy, zdaniem straży, dokonywali nielegalnych połowów. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Trzech rybaków najprawdopodobniej zmarło w wyniku zaczadzenia. Mężczyźni schowali się przed południowo-koreańską strażą przybrzeżną, a ta chciała ich zmusić do wyjścia granatem błyskowym. Granat wywołał jednak pożar. Chińskie MZ stwierdziło, że będzie pilnie przyglądać się sprawie i zażądało wyjaśnień od Korei Południowej. Sprawę śmierci rybaków badają też południowo-koreańscy śledczy. To kolejna sytuacja, która może doprowadzić do zwiększenia napięć między Pekinem i Seulem. W ostatnich miesiącach relacje obydwu stolic uległy ochłodzeniu ze względu na plany rozmieszczenia w Korei Południowej amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Efektowny koniec kosmicznej misji sondy Rosetta. Ostatnim jej manewrem było uderzenie w powierzchnię komety 67P, którą sonda obserwowała z bliska przez ostatnie dwa lata. A była to pierwsza taka misja w historii podboju kosmosu. Wyjaśnia to Rafał Matriuk. Plany budowy takiego statku powstały w latach 80. Sondę wystrzelono 12 lat temu. Pokonała ona łącznie 8 miliardów kilometrów. Przez ostatnie dwa lata obserwowała z bliska kometę 67P. Wysłała także na jej powierzchnię lądownik, wyposażony między innymi w polski sprzęt. Teraz eksperci Europejskiej Agencji Kosmicznej zgodnie z planem stracili z nią kontakt, co oznacza, że manewr uderzenia w powierzchnię zakończył się sukcesem. Patrick Martin jest szefem misji. To było spore wyzwanie, ale daliśmy radę. Mamy tu najlepszych ludzi i jesteśmy z nich dumni. Rosetta badała kometę do samego końca. Naukowcy mówią, że analiza wszystkich danych potrwa jeszcze dwa lata. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. No i właśnie, czas wrócić teraz na ostatnie kilkanaście minut do kraju. Prokuratura wznowi przynajmniej kilkanaście śledztw w sprawie warszawskich reprywatyzacji. Tak dowiedziała się nieoficjalnie informacyjna agencja radiowa. Najpóźniej w przyszły czwartek zakończy się analiza materiału i opracowanie sprawozdania końcowego warszawskiej prokuratury regionalnej. Więcej na ten temat wie Mariusz Pieśniewski. Trwają ostatnie analizy dokumentów sprzed lat. Śledczy mieli do sprawdzenia ponad 80 tomów z załącznikami. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarłem, wynika, że przynajmniej kilkanaście z ponad 40 spraw zakwalifikowano jako spełniające wymogi do ponownego wszczęcia śledztwa. Lista spraw dotyczących reprywatyzacji w Warszawie do ponownego zbadania może być dłuższa, ale na szczegóły przyjdzie nam poczekać do finalnego sprawozdania, które ma się pojawić w połowie przyszłego tygodnia. Już teraz 9 postępowań, w tym dotyczącego najdroższej działki w Polsce, nie badają stołeczni śledczy, ale prokuratura we Wrocławiu. Marzena Kruk przyznała się do części nieprawidłowości w swoich zeznaniach podatkowych. Jedna z głównych bohaterek warszawskiej afery reprywatyzacyjnej w maju wysłała list w tej sprawie do prokuratury. Była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości napisała, że w 2012 roku zapomniała wpisać do oświadczenia majątkowego ponad 8 milionów złotych, w tym 2 milionów odszkodowania reprywatyzacyjnego od władz stolicy. To tylko część nierozliczonych środków, o jakie jest podejrzewana, mówi wrocławski prokurator regionalny Piotr Kowalczyk. Akta, które otrzymaliśmy z Warszawy, znajdowało się takie oświadczenie pani Marzeny Kruk, w którym opisuje błędy, jakie popełniła przy składaniu oświadczeń majątkowych. Treść dokumentu wskazuje na to, iż jako pani Marzena Kruk zdała sobie, że tak powiem, post factum sprawę z tego, iż popełniła pewne błędy, a więc stara się, że tak powiem, wykazać w tym piśmie, iż wypełniając poszczególne oświadczenia za konkretne lata, czyniła to nieświadomie. W dokumencie, do którego dotarła Rzeczpospolita, Marzena Kruk sprawa nieujawnionych w 2012 roku dochodów skwitowała słowami: jest mi po prostu wstyd. Dwa tygodnie temu 9 śledztw dotyczących nieruchomości w stolicy zostało przekazanych z prokuratury okręgowej w Warszawie właśnie do Wrocławia. Dotyczą one m.in. działki przy Chmielnej 70, czyli przy obecnym placu Defilad 1 oraz domu, który stoi przy Kazimierzowskiej 34. I chłupem mogło paść niemal 50 milionów złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło grupę przestępczą, która miała wyłudzić 40 milionów złotych unijnych dotacji oraz 9 milionów złotych z nienależnego zwrotu podatku VAT. Rano zatrzymanych zostało 14 podejrzanych osób. Paweł Pawlica.
40 milionów złotych unijnej dotacji było przeznaczone na nieistniejącą inwestycję, a pieniądze miały być przeznaczone na innowacyjny projekt. Takich projektów, które miały pobudzać, rozwijać polską przedsiębiorczość, a które zostały w pełni zmarnotrawione, bo przejęły je grupy zorganizowanych przestępców. Mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Krakowie. W chwili obecnej nie możemy udzielić żadnych bliższych informacji na temat mechanizmu działania tej grupy przestępczej. Nie był on z pewnością specjalnie wyrafinowany, natomiast okazał się bardzo skuteczny. W związku ze śledztwem agenci CBA od rana przeszukują 24 miejsca na terenie kilku województw. Podejmowane są czynności zmierzające do tego, żeby zabezpieczyć majątek, który został kosztem państwa i różnych innych instytucji wyłudzony. 14 zatrzymanym osobom zostaną postawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia znacznych sum pieniędzy. 2 października to Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przez aklamację przyjął Sejm 25 września 2015 roku. Inicjatorami ustanowienia Dnia Pamięci były 3 środowiska. Społeczny Komitet do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Towarzystwo Przyjaciół Woli. Według różnych szacunków w powstaniu zginęło od 130 do 180 tysięcy lub nawet blisko 200 tysięcy cywilnych mieszkańców. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli, poseł PO Michał Szczerba, powiedział, że w tym roku dzielnica Wola włącza się w obchody. To na Woli w pierwszych dniach sierpnia odbyła się tak zwana rzeź Woli. Zginęło około 50 tysięcy mieszkańców dzielnicy, bestialsko zamordowanych, zastrzelonych przez niemieckich okupantów. Przewodnicząca Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy Wanda Traczyk-Stawska powiedziała, że podczas powstania miała z ludnością cywilną kontakt jako żołnierka AK. Podkreśliła, że mimo zbliżającej się 90 stale jest gotowa do walki o pamięć o tych ludziach. Bo to nie ma porównania, co przeżywa żołnierz. Jest wysoka adrenalina i nawet człowiek nie czuje, jak dostanie w pierwszej chwili. A ludność cały czas w strachu. W piwnicach, odpowiedzialna za swoje małe dzieci, za swoich starych rodziców. Trzeba rozumieć, jak straszna jest wojna, jak okrutni byli w tym czasie Niemcy, żeby docenić postawę tej ludności. Wanda Traczyk-Stawska powiedziała, że jest bardzo szczęśliwa, że Sejm ustanowił Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy przez aklamację. W kwestii cmentarza wyraziła szczególną wdzięczność prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu i prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz. Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli rok akademicki. Inauguracja miała szczególny charakter, bo w tym roku przypada 200-lecie uczelni. Rektor Uniwersytetu, profesor Marcin Pałys, mówił o zmianach na Uniwersytecie, które będą możliwe dzięki wsparciu finansowemu państwa. Powtarzam przy każdej okazji, że nasz Uniwersytet chce być Uniwersytetem badawczym. A więc jakim? Takim, który przede wszystkim prowadzi badania na najwyższym poziomie i dzięki temu świetnie kształci, gdyż jakość kształcenia wynika właśnie z doskonałości w nauce. Będziemy mogli naszym studentom zaoferować unikalne nauczanie tylko wtedy, gdy na wszystkich uniwersyteckich wydziałach to badania będą miały pierwszoplanowe znaczenie. Uniwersytet Warszawski stawia na rozwijanie badań interdyscyplinarnych i powołanie ośrodków, które będą udostępniały uniwersyteckie zasoby. Rektorowi zależy także na przyciągnięciu zagranicznych studentów, którzy później kontynuując studia lub karierę w innych ośrodkach staną się naszymi ambasadorami. Uniwersytet już dziś przyciąga ich dobrym kształceniem, ciekawymi tematami badań i inspirującym środowiskiem. Trzeba jednak poprawić to, co może ich zniechęcać, na przykład nieodpowiednie warunki pracy i studiowania. Modernizacja uczelni sprawi, że te bariery znikną. Dodatkowo zamierzamy stworzyć fundusz stypendialny dla studentów zagranicznych. Rektor Marcin Pałys poprosił o wsparcie ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra spraw zagranicznych, by rok 2018, stulecie odrodzenia Polski, został ogłoszony rokiem promocji polskiej nauki na świecie. Tymczasem wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego studia na Politechnice Lubelskiej rozpoczyna, uwaga, 8-letni Kamil Wroński. Uzdolniony uczeń 3 klasy szkoły podstawowej będzie zajmował się mechatroniką, mówi rzeczniczka uczelni Iwona Czajkowska-Deneka.
dostanie już niedługo indeks Politechniki Lubelskiej i będzie uczęszczał na zajęcia z naszymi studentami. Do tej pory Kamil kształcił się na Politechnice Lubelskiej w ramach indywidualnego toku studiów. Przychodził raz, dwa razy w tygodniu i miał zajęcia z konkretnym wykładowcą. Natomiast teraz będzie musiał brać aktywny udział w laboratoriach, będzie musiał uczęszczać na wykłady. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Jest to nowe wyzwanie zarówno dla niego, jak i dla uczelni. A chłopiec będzie musiał pogodzić lekcje w szkole i zajęcia na uczelni, dlatego na Politechnice będzie odbywał tylko 2 lub 3 razy w ciągu tygodnia. Radom jest pierwszym miastem w kraju, które korzystając z finansowego wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju będzie rewitalizować Starówkę. Pieniądze mają pochodzić ze sprzedaży udziałów i pożyczki. Z radomskich doświadczeń mogą teraz czerpać inne samorządy. Negocjacje trwały rok, bo nikt nigdzie wcześniej nie zastosował takiego rozwiązania. Jak mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, po analizach prawnej i ekonomicznej, wniosek był jeden. To się opłaca. Dlatego radomskie rozwiązanie warto podzielać. Tym projektem w Radomiu, rewitalizacją miasta kazimierzowskiego, stworzyliśmy nową jakość, nową formułę finansowania tego typu inwestycji. Jak dotąd nie realizowano w innych samorządach. Być może ten model radomski będzie w tej chwili mógł być powielony również w innych miastach. Poza samorządem, partnerem Polskiego Funduszu Rozwoju będzie miejska spółka Rewitalizacja, wyjaśnia jej szef Mariusz Brus. Nowy udziałowiec wchodzi z tymi środkami, wykupuje udziały rzędu 1 000 000 zł, reszta pochodzi z pożyczki od tego udziałowca, od PFR-u, pożyczka rzędu maksymalnie 19 300 000 zł na 2 projekty inwestycyjne na mieście kazimierzowskim. Na realizowanie zadań, które są przedmiotem umowy, samorząd będzie miał 5 lat. A już od jutra audycja dziecięca w radiowej jedynce wraca do tytułu Radio Dzieciom oraz do tradycyjnej pory nadawania, czyli 19.30. Będą też zmiany w ramówce cyfrowego Polskiego Radia Dzieciom. W Radiu Dzieciom codziennie od poniedziałku do piątku będzie można posłuchać najlepszej literatury współczesnej dla najmłodszych. W weekendy w audycji pojawią się goście. Dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym co jakiś czas będzie też można posłuchać przygotowanych specjalnie dla tego programu słuchowisk. Od soboty swoją ramówkę aktualizuje cyfrowe Polskie Radio Dzieciom od 16.15 do 17.00. Nowością mają być audycje, dzięki którym będzie można uczyć się języków obcych oraz zapoznać z nowymi grami planszowymi dzięki emitowanej w piątki audycji Twoja Kolej. Nowością będzie też pasmo Wieczorne Pogaduchy między 19.00 a 21.00, które ma przygotować najmłodszych do snu. Dla najstarszych w godzinach od 23.00 do 1.00 w nocy zaplanowano pasmo poświęcone muzyce jazzowej. W soboty w godzinach od 12.00 do 13.00 będzie można posłuchać audycji Agnieszki i Sergiusza Pinkwardów, jak Dorosnę, Będę Wielki, prezentującą dzieciństwo wielkich osobistości jak Einstein czy Mozart. Chwilę później, między 13.00 a 14.00, Bajkowy Ogród i Pascal Kaczorowski zabiorą swoich słuchaczy w świat roślin. Familijny przegląd kulturalny pod nazwą Kulturoteka nadawany będzie między 16.00 a 17.00, a w nim o 16.15 klub Książko Maniaka, przygotowywany i prowadzony przez Agnieszkę Kunikowską. Z kolei od 18.00 do 19.00 w audycji Co z tą bajką dzieci obecne w studiu wraz z Kariną Kunkiewicz będą opowiadały wymyśloną na poczekaniu bajkę. 24 godziny w Polsce i na świecie. I w tym baśniowym nastroju kończymy dzisiejsze wydanie. Mariusz Gzyl, do usłyszenia. Reklama. Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Fundacja Jazzarium, Związek Artystów i Wykonawców Stoart oraz Polskie Stowarzyszenie Jazzowe zapraszają na koncert Jerzy Małek Group. Koncert odbędzie się w ramach festiwalu Jazz Jamboree 2016 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każda decyzja podejmowana w instytucjach Unii Europejskiej ma przełożenie na nasze codzienne życie. W Euronecie Plus trzymamy rękę na unijnym pulsie. W
każdy piątek od godziny 23.10 w audycji Panorama Europejska w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Minęła 23. Polskie Radio 24. Informacje dnia. PiS złożył kolejny projekt w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Powiemy, co się w nim znajduje. Szwecja, która nie jest członkiem NATO, wejdzie w skład Centrum Komunikacji Strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rada Europy wezwała Rumunię do skuteczniejszego zapobiegania i zwalczania handlu dziećmi. Paulina Łukawska, zapraszam. Poza Trybunałem praca dydaktyczna tylko na jednym etacie. Zakaz aktywności politycznej także po przejściu w stan spoczynku, publiczne oświadczenia majątkowe oraz sędziowanie po 70 roku życia pracują po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza. To niektóre zapisy projektu ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który złożyli w Sejmie posłowie PiS-u. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski przekonuje, że ustawa rozwiąże część problemów, które są przedmiotem sporu o Trybunał. W ostatnich miesiącach jest on szczególnie podgrzewany przez prezesa Trybunału, pana profesora Rzeplińskiego. Innego zdania jest Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość próbuje po raz kolejny rozpętać wojnę wokół Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Kolejna salwa wymierzona w stronę Trybunału Konstytucyjnego, w stronę prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jakuba Kulesza z klubu Kukiz 15 zaniepokoił zapis o automatycznym przechodzeniu sędziego w stan spoczynku po 70. Tak się składa, że wśród obecnych sędziów jest czterech takich, którzy podpadają pod ten paragraf. Stan spoczynku może jednak otworzyć przed sędzią nowe perspektywy, wyjaśnia poseł Wróblewski. Oni mogą zrzec się przecież tego statusu, zostać członkami partii politycznych i prowadzić aktywną działalność polityczną, gospodarczą czy inną. Projekt powstał w oparciu o rekomendacje Komisji Ekspertów powołanej przez Marszałka Sejmu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Szwecja, która nie jest członkiem NATO, wejdzie w skład Centrum Komunikacji Strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego Stratkom. Ma to związek z napięciem wokół stosunków z Rosją i krajów bałtyckich, powiedzieli agencji AFP przedstawiciele centrum z siedzibą w Rydze. Szwedzki rząd poczynił ostatnio kroki ku temu, by zanalizować możliwości państwa w zakresie przeciwdziałania obcej propagandzie i wojnie psychologicznej. Minister spraw wewnętrznych Szwecji, Anders Jegeman, powiedział szwedzkiemu radiu publicznemu, że tak zwana psychologiczna ochrona musi zostać wzmocniona. Ma temu służyć członkostwo w natowskiej placówce. Chcemy współdziałać z krajami naszego regionu w zakresie przeciwdziałania kampaniom propagandowym. Widzimy, że kraje w naszej bezpośredniej bliskości używają różnych nowych technik, by wpływać na sytuację w Szwecji i w naszym sąsiedztwie. Musimy polepszyć nasze możliwości i wiedzę oraz przyczynić się do tego, by uczyniły to też inne kraje. Poza Łotwą partnerami Stratcomu są Wielka Brytania, Estonia, Niemcy, Włochy, Litwa i Polska. Zainteresowanie włączeniem się w jego pracę wyraziły także Francja i Holandia. Zadaniem utworzonego w 2014 roku centrum jest wspieranie sojuszu w zakresie przepływu informacji. Wśród celów strategicznych centrum na rok 2016 jest m.in. poszukiwanie sposobów wykrywania wczesnych sygnałów ujawniających scenariusz wojny hybrydowej. Kilkanaście dni temu jeden ze szwedzkich dzienników napisał, że Szwecja otrzymała informację o zwiększonym zagrożeniu ze strony Rosji. Szwedzkie służby specjalne uznały ją za istotną dla bezpieczeństwa narodowego. W związku z ostrzeżeniem 150 żołnierzy sił szybkiego reagowania nie zostało na stałe przeniesionych ze środkowej Szwecji na Gotlandię. Rada Europy wezwała Rumunię do skuteczniejszego zapobiegania i zwalczania handlu dziećmi. W raporcie grupy ekspertów zwalczania handlu ludźmi wskazano Polskę jako jeden z krajów docelowych, do którego trafiają rumuńskie dzieci. Według opublikowanego raportu w ostatnich 5 latach zidentyfikowano ponad 4600 przypadków handlu rumuńskimi dziećmi. Ponad połowa to dzieci wykorzystywane seksualnie, pozostałe sprzedawane do pracy lub zmuszane do żebractwa. Jako główne kraje, do których trafiają ofiary, raport wymienia w kolejności Włochy, Hiszpanię, Niemcy, Francję, Grecję, Polskę i Wielką Brytanię. Grupa ekspertów stwierdziła niewystarczający postęp poczyniony przez Rumunię w zwalczaniu handlu dzieci. Wezwała władze do szerokiego szkolenia specjalistów, szczególnie w Straży Granicznej, Policji i wśród pracowników socjalnych.
Raport zaleca ponadto dokładne monitorowanie agencji oferujących pracę za granicą oraz poszerzenie mandatu inspektorów pracy tak, aby zostali zaangażowani w zwalczanie handlu nieletnimi. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Weber. Jutro drugi dzień wizyty papieża Franciszka w Gruzji. Ojciec Święty odprawi mszę na stadionie w Tbilisi i spotka się z katolickim duchowieństwem. W pierwszym dniu wizyty papież Franciszek rozmawiał z prezydentem Gruzji i patriarchą gruzińskiej cerkwi. W trakcie obu spotkań mówił o pokojowym współistnieniu narodów i konieczności przezwyciężania różnic politycznych, narodowościowych i religijnych. Drugi dzień swojej wizyty w Gruzji papież poświęci na spotkanie ze wspólnotą katolicką. Już o 8 rano według czasu polskiego odprawi mszę świętą na stadionie w Tbilisi. Później będzie rozmawiał z księżmi, zakonnikami i zakonnicami pracującymi na Kaukazie, a także odwiedzi jeden z ośrodków pomocowych prowadzonych przez ojców Kamilianów. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami deszcz, bez oparów, głównie na południowym wschodzie. Nad ranem lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od 8-10 stopni Celsjusza na północy oraz w rejonach podgórskich do 13 na południowym zachodzie oraz w centrum i 14 na wybrzeżu. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni, lokalnie zmienny. Jutro też spore zachmurzenie, miejscami opady, zwłaszcza na północnym zachodzie, gdzie niegdzie możliwe są też burze. Bez opadów głównie na południu oraz północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-17 stopni Celsjusza na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu, przez 22 stopnie w centrum, do 23-24 stopni Celsjusza na południu Polski. Wiatr przeważnie słaby, zmienny tylko na południu oraz nad morzem okresami umiarkowany. W rejonie Sudetów porywisty południowy. Polskie Radio 24. Słowem.